Pies został okrutnie porzucony przez swoich właścicieli, bo twierdzili, że wygląda dziwnie. Trudno uwierzyć, że ktoś mógł zachować się w taki sposób względem własnego pupila. Suczka z powyższego zdjęcia to jubileusz i choć zasługuje na o wiele więcej, obecnie przebywa w schronisku Husky House w New Jersey. Psinka uprzednio żyła w hodowli psów rasy Husky i właśnie tam przyszła na świat. Początkowo niczym nie różniła się od swoich braci i sióstr, ale gdy zaczęła dorastać, hodowca zauważył, że jest z nią coś nie tak. Rzeczywiście, nie da się ukryć, że jej oczy są o wiele bliżej siebie niż u normalnego zwierzęcia, przez co wciąż wygląda na zaskoczoną, a niekiedy nawet zdenerwowaną. Właściciel usilnie próbował sprzedać czworonoga, jednak przez wygląd długo nikt się nią nie interesował, aż w końcu mężczyzna postanowił po prostu porzucić jubileusz. To właśnie wtedy trafiła do Husky House. Wolontariusze ze schroniska dokładają wszelkich starań, by znaleźć dla podopiecznej nowy i przede wszystkim kochający dom, jednak nie jest to tak proste. W mediach społecznościowych udostępniono post, pisany w imieniu Suczki, w którym zawarto wszystkie jej pozytywne cechy. Psinka jest pogodna, uwielbia się bawić, nie stwarza większych problemów i nie przejawia agresji. Choć publikowane zdjęcia jubileusz cieszą się wielkim uznaniem wśród internautów, którzy dosłownie oszaleli na jej punkcie, wciąż nie znalazł się ktoś, kto chciałby ją przygarnąć pod swój dach. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj piki.pl na Google News.